Cześć, Przemek Woźniak, piwniczka Piwo Żłopa. Jesteśmy w Carpe Craft. Dziś wyjątkowo wcześnie rano. Kurier mnie wyrzucił z łóżka. Jak już przywozi piwo, a ja mam możliwość dojechania, to nie narzekam. Przyjechałem szybko. Już zdążyłem się zgrzać, bo całkiem dzisiaj ciepła pogoda. Fajna taka już letnia, można powiedzieć. A piwka przyjechały nie byle jakie, bo z piwnego podziemia. Z Rożdżanowa, spod Chełmu. I między innymi nowość, premiera. Chociaż nieoficjalna. Można podpinać, można pić. Dowiedziałem się, że nie ma co zlekać. Oddaj moje 100 melonów, tak nazwali swoje nowe piwo. Watermelon Wheat, czyli po prostu amerykańska pszenica z dodatkiem arbuza. Melon w nazwie, ale arbuz w piwie. Świeżutkie, prosto z browaru. Nie wiem, kiedy tam był rozlew, wczoraj wysyłali, dzisiaj dojechało. Piękna barwa arbuza rzeczywiście tutaj się nam ujawniła. Może nie taka czerwona, typowo jak już dojrzały jest, ale takiego mniej dojrzałego arbuza albo tego elementu, który zostaje nam na skórce po zjedzeniu. Zaraz sobie to spróbujemy. Piwne podziemie ogólnie widać ruszyło w teren z wieloma piwami lekkimi. Jest Tropicalia, jest Mustard Rider. Te wszystkie piwa będą dostępne również w Carpe Craft, więc zapraszam. Grisette zrobili też Belgian Farmhouse. Jestem bardzo ciekawy tego piwa. Pewnie następne potem będę próbował. No ale spróbujmy najpierw oddaj moje 100 melonów. Nie wiem, czy to taka mała konkluzja co do słynnego oddawaj moje 100 milionów, ale zostawmy to. Jak już mówiłem, barwa takiego można powiedzieć soku grejpfrutowego, taki kolor właśnie przechodzący z pomarańczowego w lekko w różowy, lekko w czerwony, że rzeczywiście może przypominać arbuza. Pianka była ładniejsza, śnieżno-biała, teraz już nam trochę spadło, zanim to wszystko ustawiłem, mogę trochę później nalać, ale nieważne. Piwo w temperaturze właściwie optymalnej, bo do chłodni skoczyło, podpięte, przepuszczone przez słodziarkę. Niespecjalnie je nagazowałem. Chcę po prostu wyciągnąć jak najwięcej z tego świeżutkiego piwka. Także pozdrowienia dla piwnego podziemia. Próbujemy wasze nowe piwo. Za chwilę się okaże, co żeście z tym razem poczynili. No, nie da się ukryć, że owoce biją z tego piwa już na pierwszy rzut nosa. Lekko mdły aromat, bardziej właśnie melona niż arbuza, tak bym to nazwał. Ewentualnie, widzicie co mi to przypomina? Coś a la lody w proszku albo śnieżka, jak się otworzy świeżutkie takie opakowanie, robi się takie właśnie na mleku. Broń Boże, śmietana, czy też inne jakieś masło, ale taka świeża, aż taka pianka kremowa. Bucha z tego piwa połączona z owocem. Pachnie jak wyśmienity deser, więc o tej porze do śniadania jak najbardziej. Oczywiście nie namawiam, żebyście zaczynali dnia od szklanki piwa, ale ja już jestem po śniadaniu, po kawie przyjechałem po prostu szybko do tego kuriera, także wasze zdrowie. Próbujemy American Wheat z arbuzem od piwnego podziemia. Pachnie pięknie. Chodzi owoc rzeczywiście od razu. No, wchodzi owoc, ale nadal mam wrażenie, że to bardziej melon niż arbuz. Ponieważ melon jest bardziej mdły i taki jakby trochę powiedzieć miękki. I to mi tak gra na języku. Arbuz, no chyba że właśnie taki mniej dojrzały arbuz, który gdzieś tam przy skórce robi się taki już różwiutki, nieczerwony. To by się zgadzało. Ogólnie sam arbuz sobie no to jest prawie sama woda. Dobry owoc do napicia, można powiedzieć. On jakoś mi specjalnie smakowo się nie kojarzy. Bardziej mi melon się kojarzy, który jadłem sporo na przykład w Kurdystanie. Bardzo, bardzo takie są te dojrzałe melony i mocno takie właśnie mdłe. Pamiętam do dziś, że takie masełko się dosłownie rozpływało w ustach gdzieś w 40-stopniowym upale. Więc to piwo gdzieś tam te owoce dwa równoważy, ale jednocześnie zwróćmy uwagę na amerykańską pszenicę. Raczej nisko IBU. Wysycenie no niskie, no tej beczki też specjalnie nie nagazowywałem, bo to też można po prostu sobie tutaj zrobić, że tak powiem, materiał do nagrania. Ale jest rzeczywiście lekka taka lepkość. Przypomina najlżejsze takie American Wheaty raczej. Parametry są chyba około 5%, 5,2 alkoholu, więc wcale nie tak mało. Nie ma raczej zbożowości, bo ten owoc tutaj
bardziej to przykrywa. Ja lubię też takie American Wheaty, takie płytkie, gdzie czuć tylko pszenicę, czuć niemal mąkę. Ale piwko genialne na tą pogodę. Jeszcze mówię, jeszcze rozgrzany, wpadłem do baru, także idealnie się wpasowuje w te okoliczności przyrody. Jak wiele piw, niedawno Lunatic z Kingpina z guławą i z cytrynką grillowaną zszedł nam praktycznie w 2 wieczory. Podejrzewam, że to piwo spotka taki sam los, więc jeżeli chcecie spróbować, to zapraszam do Carpe Craft. A piwnemu podziemiu gratuluję po raz kolejny świetnego piwa. Nie sądzę, że pozostałe będą na gorszym poziomie. Pozdrawiam, Przemek Woźniak. Do zobaczenia. Piwo śniadaniowe bym powiedział.